Polska rok 2022, Warszawa. Że co? Co ty wygadujesz? Halo? Jesteś tam, Litwo? Niedobrze, dostałem dziwny telefon od Litwy i mówiła coś o Ruskach i o granicy. Cholera, muszę to szybko sprawdzić. Halo, Litwo? Jesteś tam? Cholera, nikt się nie odzywa. A to co? Co tu robią ruskie czołgi? Cholera, muszę szybko powiadomić Unię o tym zajściu. W tym samym czasie, Berlin. Moja gospodarka nie wiadomo z jakich przyczyn zaczęła zwalniać. O, ktoś dzwoni. Halo? Witaj, Niemiec. Witaj, Polsko. Czy możemy chwilę porozmawiać? Jasne, że tak. Co się dzieje, Polsko? Bo dostałem bardzo niepokojący telefon od Litwy i obawiam się, że coś się stało. A poszedłeś pod granicę? No byłem i jak wołałem, to nikt się nie odzywał, a przy okazji zobaczyłem rosyjskie czołgi na ich ziemiach, więc postanowiłem was powiadomić o tym. Dobrze zrobiłaś, Polsko. Już powiadamiam Pentagon w Stanach, oni zdecydują co zrobimy z tym faktem. Musimy to wyjaśnić i to natychmiast. Dokładnie, Polsko. Dobra, jakby się coś dziwnego działo na granicach, to od razu nas powiadamiaj. Nie ma sprawy. W tym samym czasie, Moskwa. Dobra, Białoruś obstaw granicę z Polską, błahahahaha się robi, Rosjo. Imperium rosyjskie, nadchodzi, błahahahaha, ciąg dalszy nastąpi. Grudzień rok 2022, Stany Zjednoczone. Gdzie się podział mój trzeci czołg? Dobra, mamy go, myślałem, że go zostawiłem w magazynie. O, ktoś dzwoni. Halo, tu Stany Zjednoczone Ameryki, z kim rozmawiam? Siema, Stany, tu Niemiec. Mamy bardzo ważną wiadomość do ciebie. Siema, Niemiec, co się dzieje? Wczoraj zadzwoniła do mnie Polska i powiedziała, że z Litwą coś jest nie tak i widziała na terenach Litwy ruskie czołgi. Jesteś pewny, Niemiec? Na 100% Ameryko, podejrzewam, że Rusek coś kombinuje. Dobra, Niemiec, powiadom resztę Europy, by mieli oczy szeroko otwarte, a jak czegoś się dowiem, to dam znać. Dobra. Grudzień rok 2022, Syberia. Witaj, Chińczyk. Witaj, Rosjo, po co mnie wzywałeś aż na Syberię? Zaraz się dowiesz, cierpliwości, po co przywiozłeś te worki z pieniędzmi? Mam do ciebie propozycję, Chińczyk. Jaka to propozycja? Oddam ci te 3 worki pod warunkiem, że będziesz mi pomagał w rozbudowie rakiety balistycznej na Litwie. Co ty na to? Błahahaha, Rusek, co ty rakiety nie umiesz postawić? Umiem tylko, że ta rakieta różni się od normalnych. Rusek, co ty kombinujesz? To jak? Chcesz te worki? W tym samym czasie, Alaska. Cholera, wiedziałem, że Chińczyk będzie pomagał Rosji. Tylko pytanie, co oni kombinują? Muszę jak najszybciej wysłać moich szpiegów do Rosji. Ciąg dalszy nastąpi. Styczeń rok 2023, Warszawa. Mam nadzieję, że Niemcy powiadomili Stany o tym zajściu. O, wilku mowa. Siema, Niemiec, co słychać? Witaj, Polsko. Stany powiedziały, by mieć oczy szeroko otwarte. Podobno Rusek z Chińczykiem coś kombinują. Jeszcze Chińczyka w tym wszystkim brakowało. Cholera, a wiesz coś jeszcze? Na razie nie, ale wiem, że Stany wysłały szpiegów do Rosji, by się dowiedzieli więcej na temat tego spisku. Rozumiem. Dobra, dzięki, Niemiec, jesteśmy w kontakcie. Oczywiście, Polak. Cholera. Muszę być bardzo ostrożny i czujny. Lepiej jak wyślę jednostki na granicę, by wszystko obserwowali. W razie czego od razu zawiadomię Zachód. Rok 2023. Moskwa. Dobra, Rusek, moje materiały już jadą pociągiem. Dobra, skoro materiały w drodze, to mogę wykonać pierwszą prowokację, błahahahaha. Białoruś, wiesz co masz robić? Jasna sprawa. W tym samym czasie, granica polsko-białoruska. Co to było? Muszę to sprawdzić. Cholera, Białoruś coś wysadziła blisko mojej granicy. Ciąg dalszy nastąpi. Styczeń rok 2023, granica polsko-białoruska. Dobra, muszę się stąd zawijać, dopóki Polski jeszcze tu nie ma, ale najpierw powiadomię Rosję o wykonaniu zadania. W tym samym czasie, Moskwa. Dobra, dzięki, Chińczyk. Materiały już dotarły na Litwę, więc będę mógł rozpocząć powoli budować moją rakietę. Kto to dzwoni? Halo, siema, Rosjo, zadanie wykonane. Dobrze, Białoruś, jestem z ciebie dumny. Jakbyś czegoś potrzebował, to daj znać. Nie ma sprawy, Rusek.
Dwa dni później, granica polsko-białoruska. Cholera, wygląda na to, że Białoruś ostrzelała granicę. Dobrze, że mamy zaporę i kamery, bynajmniej wiem, co się dzieje. Dobra, zadzwonię do Niemca, żeby przekazał informacje dalej. W tym samym czasie, Stany Zjednoczone. Dobra, dzięki za informację, robi się niezaciekawie. Moi szpiedzy poinformowali mnie, że Rosja ma zamiar zbudować rakietę, która różni się od innych. Niby sprowadzają materiały z Chin. Cholera, muszę jak najszybciej powiadomić Europę o zagrożeniu. A to kto? Halo, siema, Stany, tu Niemiec. O, akurat miałem dzwonić. Ciąg dalszy nastąpi. Rok 2023. Stany Zjednoczone. Akurat miałem dzwonić do ciebie, Niemiec. Polska powiadomiła mi o eksplozji na granicy z Białorusią. Podobno Białoruś ostrzelała granicę Polski. Cholera, a wiesz coś więcej? Jak na razie Polska obserwuje granicę i bada teren, nie ma jeszcze informacji, czy są ofiary śmiertelne. Cholera, no a ty co chciałeś przekazać? A, byłbym zapomniał. Rusek ma w planach budować rakietę balistyczną na Litwie. Materiały kupuje w Chinach i myślę, że ta rakieta będzie przeznaczona na zmasowany atak, więc zarządzam obstawienie granic wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i to w trybie natychmiastowym. Dobra, powiadomię resztę. W tym samym czasie, Pekin. Dzięki temu, że Rosja skupia całą uwagę na siebie, będę mógł rozpocząć mój plan przejęcia władzy na Tajwanie, błahahahaha. 20 stycznia 2023 rok. Litwa. Doskonale, Polska nie wie, co się niedługo wydarzy, błahahahaha. Ciąg dalszy nastąpi. Luty rok 2023. Litwa. Białoruś rozpocząć protokół Awentador. Zrozumiałem. W tym samym czasie, Warszawa. Cholera, moje wojska wysłały mi wiadomość, że Białoruś rozpoczęła zmasowany atak. Przypuszczenia Ameryki się spełniły. Cholera, trzeba powiadomić całe NATO. Spokojnie, Polsko, już wysyłamy armię. W samą porę. W tym samym czasie, wybrzeże Tajwanu. Ten Chińczyk chyba coś kombinuje. Po co by mu była taka liczba statków wojskowo-transportowych? Wniosek może być tylko jeden. Będzie przerzucał dużo ilość wojska. Muszę się zbroić na wszelki wypadek. W tym samym czasie, Berlin. Muszę zadzwonić do Stanów. Siema, Stany, jesteś tam. Siema, Niemiec, nie drżyj się tak do tego mikrofonu, bo mi uszy jebną. Dobra, sorry, słuchaj. W tym samym czasie, Litwa. Błahahahaha, moja rakieta nareszcie może zostać użyta. Ciąg dalszy nastąpi. Rok 2023. Warszawa. Dobra, żołnierze, wróg zapukał do naszych drzwi, więc trzeba go ugościć najlepiej jak tylko możemy. Powitamy ich po polsku, bracia. Do broni i do ataku. W tym samym czasie, Stany Zjednoczone. Moje wojska lądowe są już w drodze do Europy. Muszę teraz przeliczyć, ile mam czołgów, aby powoli je wysyłać na front. Oby Rusek nie zrobił nic głupszego niż ten szturm na Polskę. 5 godzin później, Moskwa. Trzeba użyć mojego nowego wynalazku, błahahahaha, już po tobie, Polak. W tym samym czasie, Paryż. Myślę, że ten samolot na pewno się przyda w Polsce. O, ktoś dzwoni. Halo, że co? Czy aby na pewno? Cholera jasna, ktoś wystrzelił rakietę balistyczną i spadła na moje miasto. Muszę powiadomić Stany i wysłać szybko pomoc potrzebującym. Ciąg dalszy nastąpi. Luty rok 2023. Francja. Cholera, z tego co widzę, to pole rażenia było ogromne. Moje radary w ogóle nie wykryły tej rakiety. Rusek za to grubo zapłaci. W tym samym czasie, Moskwa. Jak to uderzyła we Francję? Cholera, to tak nie miało wyglądać. Rakieta miała uderzyć w... Halo. Cholera jasna, to jest niemożliwe, jak moja rakieta mogła spudłować, skoro miałem sterowniki prosto z Chin. Będę musiał pogadać z Chińczykiem i przy okazji muszę wysłać większą ilość wojska na zachód, bo na pewno grubo odpowiedzą. W tym samym czasie, Warszawa. Dobra, Polsko, zaatakujemy Białoruś najpierw z powietrza, a potem wjadą nasze czołgi i rozdupcą całą armię. Potem staniemy przy granicy i będziemy obserwować sytuację. Wszyscy zrozumieli? Ta, to do roboty.
Dwa dni później. Że co? Ale jak? Dobra, obstawić granicę z Rosją i to natychmiast. Tak jest. O nie, tak się bawić nie będziemy. Ciąg dalszy nastąpi. Koniec lutego rok 2023. Linia frontu. O nie, tak się bawić nie będziemy. Wystrzelić rakiety średniego zasięgu. Tak jest. W tym samym czasie, Kijów. A to co? O, ktoś dzwoni. Halo? Jak to rakiety uderzyły w miasta? O czym ty gadasz? Cholera jasna, to nie żarty. Rosja zbombardowała i najechała moje tereny. Muszę zainterweniować. Rusek za to grubo zapłaci. 1 marca rok 2023. Warszawa. Sytuacja jest naprawdę poważna. Rosja wystrzeliła pociski krótkiego zasięgu i trafiła w obiekty na terenach Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. Z tego co wiemy, to wywiad donosi, że Rosja najechała większą siłą Ukrainę i z Kaliningradu ruszyli na Litwę. Ale przecież Litwa jest pod władaniem Rosji, nie do końca Polsko. Na Litwie wybuchło powstanie i dlatego Rusek postanowił najechać i dobić Litwę. Teraz rozumiem. Więc jaki mamy plan? W tym samym czasie, cieśnina tajwańska. Dobra, trzeba zacząć przedstawienie, ciąg dalszy nastąpi. Marzec rok 2023, cieśnina tajwańska. Wykonać atak z powietrza, tak jest, cholera. Tak jak przypuszczałem, Chińczyk zwariował i będzie próbował mnie podbić. Niestety, ale jestem na to przygotowany, więc łatwo nie będzie miał ze mną. W tym samym czasie, Europa Wschodnia. Pieprzony Rusek, przez jego ataki rakietowe mamy skażone tereny i ciężko jest je ogarnąć do normalnego stanu. Wyślę list do Hiszpanii, może oni nam pomogą w oczyszczaniu tych terenów. Dobry pomysł, Polsko. W tym samym czasie, cieśnina tajwańska. Cholera, ten Tajwan był przygotowany na mój atak. Muszę zrobić jakiś manewr, żeby odbić te tereny. Że co? Ale jak? Błahahahaha, co teraz, Chińczyk? Zaraz zobaczysz. Kilka dni temu, Turcja. Dobra, ale płacisz z góry ropą, gazem i wysyłasz wojska. Nie ma sprawy, Turek. Jesteśmy w kontakcie. Ciąg dalszy nastąpi. Halo, halo, jesteś jeszcze, widzu? To świetnie się składa, bo z okazji 10 odcinka serii Przyszłość Europy mam dla was konkurs, w którym jest do wygrania karta Paisev Card o wartości 50 zł. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Zostawić suba, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, udostępnić ten film znajomym, dziadkom, babci, ziomkom, ziomalom, gdzie się tylko da, oraz w komentarzach napisz gotowe. Będę wiedział, że bierzesz udział i przypnę ci serce. To tyle z mojej strony. Zapraszam również na live dziś o 21 na TikToku. Tydzień później, Stany Zjednoczone. Cholera, ta wojna mnie powoli wykańcza, na dodatek w moim kraju się powoli mówi o odejściu z NATO. Muszę zrobić głosowanie, czy zostać, czy odejść. W tym samym czasie, Madryt. Polska przesłała mi list w sprawie pomocy w oczyszczaniu skażonych terenów. Podpisali się również Ukraina, Litwa, Łotwa oraz Estonia. Będę musiał zadzwonić do nich i dowiedzieć się, co dokładniej potrzebują, pomijając inspekcji służb zakaźnych Unii Europejskiej. Kilka dni później, Stany Zjednoczone. Okej, rozumiem, mój sekretarz poinformował mnie o decyzji w sprawie głosowania. Jednogłośnie wygrywa opcja wyjścia z NATO, więc muszę to ogłosić. Najlepiej jak wyślę im to listem szybkiego reagowania. W tym samym czasie, Warszawa. Dobra, Niemiec, ale te czołgi tu nie wiadomo po co miałyby zająć tamte tereny, jak mogą być skierowane na Moskwę. Dobra, panowie, zaraz się dogadacie, po co te nerwy. O, dostałem wiadomość, a dokładniej list, tylko muszę go odebrać. Zaraz wracam. Ciąg dalszy nastąpi. 1 kwietnia rok 2023. Warszawa. Dobra, skończ już pierdolić, Niemiec, bo nie chce mi się już ciebie słuchać. Twoje plany są tak lipne jak atak na Związek Radziecki w 1941.
To znaczy chujowe. Dobra panowie, już jestem i mam ze sobą list od USA, pozwólcie, że przeczytam. W związku z narastającym oburzeniem społeczeństwa w sprawie konfliktu z Rosją Stany Zjednoczone, Ameryki postanawiają opuścić Sojusz Północnoatlantycki. Podpis prezydent USA. Że co kurwa? Stany popierdoliło już chyba do reszty. Na pewno tak tego nie zostawimy. O, ktoś dzwoni. Halo, na pewno. Dobra, dzięki za info. Co się dzieje, Polsko? Rosja rozpoczęła masowy ostrzał naszych pozycji. W tym samym czasie, Moskwa. Dobra, luz. Skoro moja armia zaczęła natarcie na zachód, to mogę rozpocząć atak na linie zaopatrzenia, które płyną z Kanady do Europy. Trzy dni później, wybrzeże Kanady. Myślę, że tyle wozów transportowych im na razie wystarczy. Ktoś dzwoni? O tej godzinie? Halo, jak to Rosja zaatakowała nasze statki? Dobra, bez odbioru. Jeszcze tego mi kurwa brakowało, żeby Ruscy zaatakowali mi nasz konwój do Europy. Ja tak na pewno tego nie zostawię. Zadzwonię do Francji, na pewno są w Warszawie. W tym samym czasie, Warszawa. Tutaj będą stacjonowały nasze samoloty, a tu zaatakujemy przed świtem. Rusek będzie miał przejebane. Kurwa, znów ktoś dzwoni. Halo, do kurwy nędzy. Siema Francuz, tu Kanada. O, witaj, jak tam dostawy już płyną? Właśnie dzwonię w tej sprawie. Niedawno dostałem telefon od mojej marynarki wojennej i powiadomili mnie, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na mój konwój, który zmierzał prosto do was. Niestety rozjebali wszystko na samym wejściu i nic nie zostało. Ile ofiar śmiertelnych? Tego jeszcze nie wiem, ale Rusek za to kurwa grubo zapłaci. Dalszy nastąpi. 7 kwietnia rok 2023, Kanada. Rusek myśli, że przejdzie mu to płazem, ale niestety tak nie będzie. Moje większe wojska już się przygotowywują do wyruszenia w trasę, błahahahaha. Rusek już jest w dupie, pomimo że tego nie wie. 8 kwietnia rok 2023, linia frontu. Polak wykonać pierwszy manewr, tak jest. Zadzwonię do Kanady, żeby wykonali drugi manewr. Dobra, Kanado, twój ruch. Dobra, już działam, no to teraz zrobimy niezły rozpierdol. W tym samym czasie, Hiszpania. Przecież to jest kurwa niemożliwe, jakim cudem Rusek zdobył ten materiał. Cholera jasna, muszę szybko zadzwonić do Polski, oby nie było za późno. 9 kwietnia rok 2023, Ankara. Łahahahaha, osiągnąłem mój wynalazek, teraz będę mógł skopać dupsko Grecji oraz Bułgarii. Mam nadzieję, że mają papier, bo się na pewno zestrają w gacie, jak to zobaczą, błahahahaha. W tym samym czasie, Moskwa. Dobra, trzeba ożywić tego wirusa. Ciąg dalszy nastąpi. 12 kwietnia rok 2023, Warszawa. Nareszcie wraz z Francją, Niemcami oraz z całą resztą NATO uzgodniliśmy pas frontu z Rosją. Każdy członek NATO ma wyznaczony teren, w którym musi posiadać mniej więcej po 35 tysięcy jednostek, aby skutecznie odpychać wroga. Ktoś dzwoni. Halo, z kim rozmawiam? Siema Polak, tu Hiszpania. Osimano kolano Hiszpan. Czy uzyskałeś już wyniki badań? Tak, i to co ci zaraz powiem, to wypierdoli cię z butów. Rakiety, które uderzyły w ciebie oraz sąsiednie państwa, posiadały cząsteczki tak zwanego martwego trupa. A co to ten martwy trup? Mam ci powiedzieć prosto z mostu? No mów Hiszpan, bo kurwa muszę wiedzieć co robić. Polecam ci Polsko się uzbroić trzy razy bardziej niż na Ruska. Krótko podsumowując, to jest wirus zombie, który zaczął prawdopodobnie działać i rozprzestrzeniać po uderzeniu w ziemię. No to kurwa nieźle. O, ktoś dzwoni. Halo? Witaj Polsko, sprawa jest drastyczna. Cała Unia Europejska natychmiast zwołuje posiedzenie kryzysowe w Brukseli w sprawie nadciągającej epidemii. Ciąg dalszy nastąpi. 15 kwietnia rok 2023. Bruksela. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu zgromadzonych. Pozwólcie państwo, że poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Na samym starcie chciałbym rozpocząć od sytuacji, która miała miejsce niedawno w lesie nad Kijowem.
Z tego co nam wiadomo, okazuje się, że atak rakietowy, który przeprowadziła Federacja Rosyjska, była zaplanowanym atakiem z wykorzystaniem zakazanej broni o dużej sile rażenia. Z powodu eksplozji rakiet wydostał się wirus, który szybko się rozprzestrzenia po terenach Unii Europejskiej. Jako przedstawiciel proponujemy wszystkim o zamknięcie granic ze wszystkimi państwami oraz podniesienie wydatków na wojsko o kilka procent. Za dwa dni odbędzie się spotkanie głównych sił NATO, więc proszę o bycie pod telefonem Polskę, Włochy oraz Finlandię. To tyle z naszej strony. Kilka godzin później, Paryż. Ty serio jesteś jebnięty, Niemiec, czy udajesz? Dobra, nieważne, wysyłaj tą mapę, bo nie ma czasu. Nara, mam nadzieję, że Niemiec przyśle mi to w samą porę. Będę głęboko w dupie, jeżeli tej mapy nie zdobędę, bo nie będę wiedział, gdzie są teraz te cholerne zombiaki. Ciąg dalszy nastąpi. 17 kwietnia rok 2023, Berlin. Dobra, skoro mapa do Francuza wysłana, to teraz zamknę granice, żeby to coś się nie przedarło do mojego państwa. Najlepiej jak ulepszę granice z Polską oraz Czechami, bo z tego co się okazuje, wirus jest na wschodzie i prawdopodobnie będzie kierował się na zachód. 18 kwietnia rok 2023, Bruksela. Witam wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Jeszcze nie ma Turcji, ale zaraz ma się pojawić. Więc zaczniemy bez nich, bo czas to pieniądz. Spotkaliśmy się dziś tutaj, by opracować i omówić plan walki z wirusem oraz jakie kroki podejmujemy z Rosją. Jakieś propozycje? W tym samym czasie, Rosja. Dobra, skoro tak uważasz, to rób co chcesz. Pojebany ten Turek. Turcja za kilka dni rozpocznie ostrzał granic. Grecji, mówił coś o jakimś wynalazku i że go popamiętają. O, ktoś dzwoni. Halo, ale że co? Jak to jest możliwe? Cholera jasna, już powiadamiam armię. Wirus, którego wyjebałem na Polsce, Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii, właśnie przedostaje się do mnie. Ciąg dalszy nastąpi. Kwietnia rok 2023, Madryt. Dobra, moje badania wykazują, że coś jest nie tak z tym jebanym wirusem. Okazuje się, że wirus będzie mógł zacząć się rozprzestrzeniać drogą kropelkową, a to nie jest dobra wiadomość. Jak wirus zacznie się bardziej rozprzestrzeniać, będziemy mieli bardzo duże kłopoty. Lepiej jak może zacznę badania nad antidotum czy coś w tym stylu, zanim nie jest za późno. Będę potrzebował DNA tego zombiaka, żeby rozpocząć. Pogadam też z Polską, czy wyrazi zgodę na misję, która ma za zadanie zbadania okolicy wybuchu oraz przeprowadzenia różnorodnych testów. 21 kwietnia rok 2023, Paryż, baza wojskowa. Moje rakiety są postawione w najwyższy stan gotowości. Jak będzie trzeba je użyć, to będą gotowe do odpalenia w 10 sekund, więc Rusek niech. Lepiej kurwa siedzi cicho. Odzwoni Niemiec. Siemasz Fabie. Siemasz Żabojadzie. Jak tam przygotowania? Powiem ci, że wszystko jest dopięte na styk. Gdyby Rusek chciał nas zaatakować rakietami, to jesteśmy gotowi odpowiedzieć w bardzo szybkim czasie. I o to chodzi. A jak u ciebie, Niemiec? Moje mniejsze jednostki wojska zostały wysłane do Polski, żeby pomogły zwalczać wirusa, a artyleria oraz czołgi stoją już przy granicy z Polską na wypadek, jakby wirus szedł w moją stronę. Dobra, to szykuj się dalej, a ja lecę do Belgii na spotkanie, bo muszę zakupić od nich drony. Dobra, bez odbioru. 24 kwietnia rok 2023, Moskwa. Cholera jasna, moja armia poinformowała mnie, że ten wirus jest dwa razy silniejszy niż przypuszczaliśmy. Będę musiał z kimś pogadać, żeby pomógł mi się dozbroić. Jeszcze bardziej, bo nie wiadomo, co ten na to kombinuje. Ciąg dalszy nastąpi. 27 kwietnia rok 2023, Ankara. Błahahaha, mój cel został osiągnięty i mogę wykonać pierwszy ruch. Grecja nawet nie będzie wiedziała, co się dzieje. Dobra, dzwonię do głównego generała sił zbrojnych, żeby rozpoczął inwazję, tak jak przedstawiałem mu kilka dni temu na tajnym zebraniu. Błahahaha, potęga turecka powraca. Kilka godzin później. Turek, co ty odwalasz do cholery? To co?
miałem zrobić już bardzo dawno temu za to, jak traktowaliście turecką mniejszość na waszych terenach. Chyba ci się pomyliło z Syrią, Turek. Mil Grecio, teraz za wszystko zapłacisz i nawet NATO ci nie pomoże. Muszę szybko zadzwonić do członków NATO, żeby interweniowali, dopóki nie ma go jeszcze w Atenach. W tym samym czasie, Warszawa. Skoro mamy już plan, żeby wyeliminować wirusa z moich terenów w województwie mazowieckim, to zaatakujmy od razu na wszystkich frontach. Później będziemy mogli wejść do Litwy przez Kaliningrad, wyprzeć Rusków, a potem odzyskamy Litwę oraz pomożemy Łotwie oraz Estonii wytępić wirusa. Co wy na to? Jesteśmy za Polską. Dobra, to do roboty. Odzwoni Grecja. Halo Grecja. Maj, rok 2023, Ankara. Siema Rusek, dobrze, że już jesteś. Witaj Turcjo, po co mnie wzywałeś? Zaprosiłem cię do mnie, aby pokazać ci mój nowy wynalazek. To na co czekamy? Zaraz ci go pokażę, tylko powiedz mi, jaka jest sytuacja u ciebie? Sytuacja wygląda u mnie tak, że moje większe jednostki są na granicy z Polską oraz na Litwie. Rozumiem, więc mój wynalazek na pewno ci pomoże. Dobra, pokazuj go, bo nie mam czasu. W tym samym czasie, teren Rosji. O, ktoś dzwoni. Halo? Że co? Dobra, już wracam. To jest niemożliwe. Co się dzieje, Rusek? Zombiaki jakimś dziwnym cudem przedostali się na moje tereny i zaczęli się rozprzestrzeniać. Dobra, to ja spadam, później pogadamy o tym ataku na Bułgarię. 3 maj rok 2023, Warszawa. Nasze wojska zostały wysłane do Grecji i wraz z członkami NATO uznaliśmy, że Turcja dokonała zdrady i została usunięta z sojuszu w trybie natychmiastowym. Teraz oby wszyscy byli gotowi na to, co się zaraz wydarzy. Rusek na pewno się nie obroni, bo z tego, co mój wywiad donosi, to wirus dostał się do Moskwy i zaczął bardzo szybko się rozprzestrzeniać. Dlatego podejrzewam, że będzie przemieszczał wojska, ponieważ grozi mu szybki upadek. Ze względu na działanie wirusa, ciąg dalszy nastąpi. 10 maj rok 2023, Europa Wschodnia. Dobra panowie, teraz albo nigdy. A nareszcie Ruscy zostali wybici, teraz pora się odpłacić za to wszystko, co zrobili. Poczekaj Litwo, musimy uzupełnić zapasy amunicji oraz broni, zanim wyruszymy w stronę Moskwy. Skoro tak mówisz, to niech tak będzie. W tym samym czasie, Moskwa. Ech, rozpocząłem ten cały Meksyk tylko po to, żeby na samym końcu być w bunkrze. Myślałem, że odbuduję moje dawne imperium i że Europa w końcu będzie mi służyć, lecz się myliłem. Nie martw się Rusek, nasza armia na pewno sobie poradzi. Myślę, że już za późno na nadzieję, trzeba zrobić ostateczną rzecz, która nam została, a mianowicie wysadzenie tego całego świata za pomocą car bomby. Skoro ja nie mogę być na tej planecie, to nikt nie będzie. Wykonać rozkaz. Pod kryptonimem koniec V2. Rozkaz. Kilka godzin później. Polsko, gratuluję za odbicie terenów Litwy z rąk Rosji. Twój plan ataku był niesamowity, dzięki tobie odzyskaliśmy naszego przyjaciela. Robiłem, co do mnie należy. A to co?